Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No ktoś normalny powiedział, że w życiu to nie da rady uniknąć dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, no to są, to jest śmierć, a druga rzecz, no to są podatki. Jezus też miał swoje zdanie na temat podatkobiorców. Tłumaczył, że co się należy cesarzowi, no to cesarzowi trzeba oddać. Beatlesi śpiewali, Beatlesi, niektórzy mówią Beatlesi, inni mówią, śpiewali właśnie o podatkobiorcy. W Ameryce zbliża się 15 kwietnia, kiedy to trzeba wypełnić swoje zeznania podatkowe. No i niektórzy mówią, że właśnie do 15 kwietnia to się pracuje za darmo i dopiero po 15 kwietnia dopiero są jakieś pieniądze dla siebie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No zabierają bardzo dużo, także 3,5 miesiąca, no to i to na 3,5 miesiąca, na 12 miesięcy, no to niektórzy płacą takie podatki federalne, no bo jeżeli doda się do tego jeszcze podatki stanowe, 5, 10, 12%, w niektórych stanach nie ma, jeżeli do tego dołoży się podatek katastralny, czyli w Ameryce no to jest mniej więcej od wartości rynkowej 1% rocznie, czyli jak dom kosztuje 500 tysięcy, no to te 500 tysięcy, to 5 tysięcy trzeba zapłacić rocznie do miasta, do wioski, czy gdziekolwiek tam jest, za tą swoją posiadłość. Płaci się też się płaci około 1% za samochód, też od wartości rocznie, także też są to spore ilości. Płaci się w sklepach, w wielu sklepach nie płaci się za żywność, w wielu stanach, no ale w wielu stanach jest to, jest 1, 2, 3%, nie tak jak na przykład na ubrania czy coś, no ale są te podatki. No i w zasadzie Urząd Podatkowy, no to jest taka nowa forma niewolnictwa, to znaczy niewolnictwa i sprawiedliwości społecznej, jak to niektórzy mówią. Bo w Ameryce połowa ludzi nie płaci podatków. No jak była ta kwestia, jeden z kandydatów na prezydenta, kiedy powiedział, że w Ameryce to jest połowa ludzi, która i tak nie płaci podatków, no to oni powinni się zastanowić, jak zrobić przyszłość dla Ameryki. No bo to jest prawda, że kiedy demokracja upada. Demokracja upada wtedy, kiedy na tym wozie jest więcej, którzy jadą, niż tych, którzy ciągną ten wóz. No i teraz w Ameryce do tego już dochodzi. Biden wychodzi, on mówi do wszystkich swoich wyborców, to będzie was kosztowało zero. No i ludzie klaszą, myślą, że tych, że te kury znoszące złote jajka, te 1 czy 2% tych najwięcej zarabiających po prostu będzie w stanie przez dziesiątki, setki lat utrzymywać tych, którzy nie pracują. No to właśnie było ciekawe było to, że kiedy Ameryka się odłączała od Anglii, no bo tam były też duże problemy, reprezentacja, opodatkowanie bez reprezentacji, bo to jest to, co najbardziej Amerykanów denerwowało, że oni płacili podatki dla korony brytyjskiej, a nie mieli reprezentantów, nikogo z kolonii angielskich nie było w parlamencie. Nie było w parlamencie londyńskim, tak, także to wszyscy krzyczeli, że to jest opodatkowanie bez reprezentacji. No część tak tych zamieszek, czy tych rewolucji, czy powstań, czy jakichś takich różnych nieprzyjemnych sytuacji, no to było właśnie przez podatki. Tam na przykład podatki na herbatę były, no to w Ameryce się tam denerwowali, dlaczego mają płacić na herbatę. Były podatki też na najróżniejsze dobra, które były importowane. Także
To była wielka sprawa. Po rewolucji amerykańskiej też była duża sprawa, no bo były wielkie zamieszki na temat podatków od wódki, no znaczy od whisky. No whisky, no to jest wódka, tyle tylko, że w beczce, wypalonej beczce sobie poleży tam 5 czy 10 lat i nabiera kolorku. No ale były zamieszki na temat, to był tak zwany whisky tax i Washington wysyłał tam siły zbrojne, żeby ludzi tam lać, żeby płacili za to, co kosztowało. Cała ta rewolucja amerykańska kosztowała. W tym czasie ludzie, Amerykanie, nie bardzo, nikt nie chce płacić podatków. Na dzień dzisiejszy podatki są okrutne. Pierwszy podatek federalny, no to w sumie wprowadzono w okolicach pierwszej wojny światowej. No i to było tam 1-2%. To zawsze tak wolnymi kroczkami to idzie. Malutko na to, na tamto. No a teraz w niektórych takich braketach, jak ktoś zarabia 2, 3 czy 4 miliony, no to te ostatnie pół miliona, no to płaci 30, 34, 35%, czyli z każdego miliona zabierają, z każdego powiedzmy trzeciego, czwartego miliona, no to zabierają 380 tysięcy, no bo to wszystko jest postępowe, progresywne. Ludzie, którzy zarabiają 12 tysięcy rocznie, jedna osoba, no to w ogóle nie płaci podatku federalnego, no bo taki jest odpis. Dwie osoby, jeżeli składają zeznanie podatkowe, no to niezależnie od to, czy jedna osoba pracuje, czy dwie osoby pracują, to jeżeli mają dochód 24 tysiące, no to wtedy, przepraszam, to wtedy są zwolnieni od podatku. No i teraz ten IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli wewnętrzny obsługa wewnętrzna dochodów, no ma duże plany. Biden w zasadzie powiedział, że to trzeba tam wydać 200 milionów dolarów, no to wtedy więcej ci agenci wychwycą, tam miliardy zaczną wychwytywać. No i do tego jeszcze do tego jest to, no, dosyć kontrowersyjna sprawa, to jest taka, że IRS chce zacząć pilnować wszystkich transakcji, które są ponad $600. Także w zasadzie jak ktoś kupi jakąś sofę, czy tapczan, czy telewizor za 2000, no to IRS chce już wiedzieć o tej transakcji. Do tej pory banki miały tylko składać raporty, jeżeli są transakcje ponad 10 tysięcy, no albo 5 raz transakcji po 9999. Teraz IRS się bierze za identyfikację twarzą. No, wszystkie te komputery, dużo telefonów jest wprowadzonych takich, że własny telefon, no to można sobie otworzyć, kiedy telefon popatrzy na twarz i wtedy nie potrzeba się wpisywać, nie potrzeba hasła, nie potrzeba nic robić, no i komputer, telefon się otworzy i każdy ma dostęp do tego. No, ludzie są zadowoleni, bo to wszystko upraszcza. No tyle tylko, że trzeba pamiętać, że wielki brat, no to wie, co się dzieje, tak? Szczególnie ten Global GPS, ten Global Positioning System, czyli światowe lokalizacja światowa telefonu. Ludzie no w rządzie, można powiedzieć, czy w niektórych instytucjach wiedzą co się dzieje, no ale IRS się bierze właśnie za tą identyfikację twarzy, te biologiczno-metryczne sprawy, no i ale to trzeba się zastanowić. Zastanowić się trzeba nad bezpieczeństwem, nad prywatnością, trzeba się zastanowić na tym, co rząd sobie uzurpuje prawo. No w jaki sposób to mają zrobić. No IRS chce wydać $100 milionów na to, ma partnership z prywatnym kontraktorem. Firma się nazywa
zidentyfikuj mnie, czyli ID me. No i to jest ciekawe, że rząd chce robić coś takiego w wypadku podatków, ale to też nie jest to, że jak się wypełnia podatki. Jak się wypełnia podatki, no to za dużo to IRS nie potrzebuje żadnych spraw, bo dostają pieniądze. Tak jak kiedy rząd dostaje pieniądze, to wszystko przyjmuje. Dopiero później, jeżeli ktoś chce sprawdzić, kiedy ma dostać z powrotem pieniądze, no to wtedy to IRS rzuca kłody pod nogi i wymaga tego. No, pośrednio przyczyną tego wszystkiego to jest to, że bardzo dużo było oszukaństw tam na te 2 czy 3 tryliony dolarów, które Biden rozdał w ramach tej paniki 19 i w ramach bezrobocia, no bo zaczęli dawać pieniądze tak zwanym bezrobotnym. No co to w Ameryce jest bezrobocie? No w Ameryce bezrobocie to jest wtedy, jak ktoś pracuje, no to parę, jest parę takich potrąceń. No jest potrącany podatek federalny, czyli powyżej 12 tysięcy jest tam 10%, tam przy 20 tysiącach jest tam z 11-12% i tak dalej, i tak dalej. Czym więcej zarobków, no to nie jest liniowy. Nie każdy tam 10% wzrostu, no to jest 10% więcej podatków, to jest powiedzmy 11-12. No i też potrącane 10, 12, 20%. Później jest potrącane 7,5% na Social Security, czyli to jest ubezpieczenie te społeczne. No, drugie 7,5% dodaje pracodawca. Ze 2-3% to jest na opiekę medyczną dla emerytów i drugie 1-2% to jest na pomoc medyczną dla emerytów. No, ale też pracodawca płaci 1-2% na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Także jak słyszycie w Ameryce, że jest bezrobocie tam 5, 6, 7%, no to nie znaczy, że 5, 6, 7% ludzi jest bez roboty. To nie jest to. Co to znaczy? To znaczy, że 5, 6, 7% ludzi pobiera te ubezpieczenie, no bo normalnie płaci, składa podatki około 120 milionów. Także jeżeli byłoby bezrobocie 10%, no to te 12 milionów ludzi dostaje z tego ubezpieczenia. Jak po pół roku przestają dostawać ubezpieczenia, 6 milionów przestaje dostawać, no i nie znaleźli roboty, no to oni są bez roboty, no ale tylko powiedzmy te 6 milionów cały czas zbiera te pieniądze, no i to są właśnie ci bezrobotni. No. Ogólnie rzecz biorąc, no to według mnie, no to powinno być ile ludzi pracuje i to w stosunku powiedzmy do 330 milionów, no to ktoś powinien mówić, no to jest powiedzmy 32% ludności amerykańskiej pracuje i to powinno być podawane. No tam pośrednio też właśnie mówią, że czasami tam 60 czy teraz to chyba 64% ludzi mogących pracować w wieku od 18 lat do 67, no to teraz jest chyba tam 60% pracuje, co może pracować. 10, 20, 30 lat temu no to było 65-70% ludzi pracowało, co mogło pracować. No ale wracając do tego urzędu skarbowego, oni po prostu teraz chcą mieć ten dowód osobisty, czy zdjęcie, żeby się zalogować. No zawsze, wszędzie, no to potrzeba tylko swoje podać, czy adres e-mailowy, czy swoją nazwę, no i jakieś tam hasło. No a teraz zdjęcia. Teraz zdjęcia. No oczywiście, co może się stać złego? No wszystko może się stać złego, szczególnie, ostatnio IRS, no to włamali się tam i ukradli bardzo, bardzo dużo wiadomości o ludziach. No nie można im wierzyć.
Ciekawe jest, że lewacy też, to jest taka opozycja, opór taki dwupartyjny, tyle tylko, że lewacy no to są wściekli dlatego, że z jakiegoś powodu ten cały ten oprogramowanie nie rozpoznaje tak doskonale twarzy kolorowych, czyli czarnych i żółtych, a bardzo dobrze rozpoznaje twarze białe. No nie wiem dlaczego akurat lewactwo się denerwuje na ten temat, no ale dlatego się denerwuje, że ciemniejsza karnacja skóry nie jest taka łatwa sprawa. No parę miesięcy temu właśnie, tak jak wspominałem, ktoś się włamał do IRS-u, no i później tak organizacja pro publika, czyli za obywatelami, czy za publicznością, opublikowała, no lewacka oczywiście organizacja, opublikowała dane dotyczące podatków najróżniejszych, najbogatszych Amerykanów, no ale o co to chodziło? No oczywiście komuniści zrobili to specjalnie, żeby pokazać, że bogaci nie płacą podatków, no i że trzeba po prostu tą kurę znoszącą są złote jajka, po prostu trzeba złapać. No tak, także to był wyciek, przeciek, czy jakaś taka prowokacja, ale nie prowokacja, tylko włamanie. Przypuszczalnie to był jednak wyciek. Te numery Social Security, no to też są od czasu do czasu rozkradane. No i teraz Amerykanie, każdy normalny się zastanawia, czy można wierzyć tym rządom. No i odpowiedź jest taka, że nie można im wierzyć. Takie pytanie jest to, po co, po jasną cholerę im potrzeba te biologiczne, metryczne jakieś informacje. Tam jest takie wyjaśnienie też jest, że oni w zasadzie, jak ktoś się kontaktuje, no to właśnie ten GPS patrzy, gdzie kto jest, skąd ten telefon nadaje. Także te zdjęcie wychodzi, no i oni mogą wiedzieć. No i prędzej czy później, no to będzie to, co na autostradach, jak wprowadzali te urządzenia nadawcze do sprawdzania, do płacenia za rachunki na autostradach, no to wszyscy mówili, że po pewnym czasie będą przychodziły mandaty, no bo to miało być, że samochód jedzie tu, a tam wyjeżdża, no to ma zapłacić dolar, dwa czy trzy. A teraz ostatnio zaczęli wysyłać mandaty za to, że jak ktoś wjechał na bramkę tu i za 100 mil wyjechał tam, a okazało się, że on przejechał to w ciągu powiedzmy 60 minut, czyli w ciągu godziny, no to dostawał mandat, no bo tam komputer wyliczył, że on jechał 100 mil na godzinę, a tam ograniczenie jest powiedzmy 65. No i to, i tutaj jest to samo. To jest to samo. Urząd i urzędnicy będą kombinowali, jak wykorzystać to wszystko. Te podatki, no to dotykają bardzo, bardzo wszystkich obywateli, no to nie tylko w Ameryce, ale teraz właśnie to wszystko będzie się rozprzestrzeniało, to będzie się wszystko rozprzestrzeniało do banków, do Social Security, do szkół i tak dalej, i tak dalej. Każdy, nie potrzeba chipów wszczepianych. Ludzie to się śmieli z tych, którzy mówili, że będą chipy wszczepiane w żyłę czy coś takiego, to nie potrzeba tego. Rząd będzie wiedział każdy ruch, telefonów tanich nie będą sprzedawali, takie, które można wyrzucić. No i 1984 Orwella będzie na naszych oczach.
Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję się bardziej. Nie subskrybujesz, to jest siałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów głosujących dla Bidena. No widzicie, co ten cyrkowiec robi, szczególnie z tą Ukrainą. Nie będę mówił więcej o Ukrainie, bo już mówiłem parę razy, wszyscy słuchają wszędzie na lewo i prawo. Jedyne co, to tylko się obawiam, że będzie ten Tajwan, że olimpiada się skończyła i Tajwan jest za jakiś czas następny. Zdrowia dla normalnych.